Cześć, Paweł Winiarski z tej strony. To, czym się teraz bawię, z takim dziwnym dźwiękiem, to jest Samsung DeX, czyli stacja dokująca, do której wkłada się Samsung Galaxy S8 lub S8 Plus i zamienia telefon w komputer. No dobrze, tak naprawdę nie w komputer, tylko w większy ekran, bo tak naprawdę cały czas bazujemy i działamy na smartfonie, ale możemy mieć takie wrażenie, że w momencie, kiedy ekran smartfona nie jest klonowany, tylko tworzy się ekran w proporcjach rozmiaru 16:9 w Full HD, mamy taki normalny pulpit, może się wydawać, że zamiast smartfona używamy komputera. Ok, zaczynam od tyłu, czyli portów. DeX ma kilka portów fizycznych. Od lewej strony USB 2.0, USB 2.0. Tutaj można podłączyć na przykład dongla do myszki czy do klawiatury, albo klawiaturę lub myszkę na USB, czy cokolwiek na USB. Port ethernetowy, że jeżeli będziemy sobie chcieli nie łączyć się z siecią za pomocą połączenia Wi-Fi, to możemy sobie tutaj skorzystać po prostu z kabla sieciowego. Port HDMI, do którego podłączamy telewizor lub monitor, żeby wypuścić ekran, obraz z DeX-a na duży ekran. No i obok mamy wejście do zasilania USB-C. I tutaj dość ciekawa istotna kwestia, bo na przykład miałem problemy z włączeniem tak naprawdę uruchomieniem DeX-a w momencie, kiedy używałem innej ładowarki niż ładowarka Samsunga. W momencie, kiedy wziąłem ładowarkę Samsunga dokładnie od Galaxy S8, wszystko zadziałało, a na innych ładowarkach działać nie chciało, więc ja to jeszcze zbadam później na jeszcze innych ładowarkach i dam znać, natomiast no, ważna informacja, jakbyście czasem zgubili ładowarkę od S8. Co więcej, kiedy zrobimy tak? Samsung DeX się rozkłada i pozwala wsunąć tutaj telefon. To wsuwanie tego telefonu czasami się udaje, czasami się nie udaje. Teraz DeX jest w ogóle odłączony, więc nie ma tego efektu. Natomiast kiedy są podłączone tutaj przewody, jest monitor, jest podłączona przede wszystkim ładowarka, to ekran telefonu się wygasza i włącza się wtedy sam DeX. No i jesteśmy już w samym DeX-ie. Jak widzicie, wybrałem najgorszy możliwy sposób rejestracji tego ekranu z tego względu, że włączyło się HDCP przy próbie podłączenia Avermedii, którą zgrywam na przykład materiały z gier. Natomiast AZ Recorder, dość popularny rekorder do zgrywania ekranów ze smartfonów czy tabletów, strasznie skaluje w dół ekran z DeX-a. Praktycznie jest nieczytelny, jest malutkie okienko mimo ustawienia Full HD, ale okej, skoro już kwestie techniczne mamy za sobą, może to zostanie poprawione, może będzie to można jakoś nagrywać, bo póki co można robić o zrzuty ekranu i na tyle DeX pozwala, ale okej, zaczynamy od prawej strony, usuniemy sobie tutaj screena. Kalendarz z zegarem, dość standardowo, bardzo przydatne. W ogóle ten układ tych ikon jest bardzo standardowy i myślę, że ogarniecie to bardzo szybko. Tutaj jest wyszukiwarka, która pozwala wyszukiwać, jak sama nazwa wskazuje. Zrzut ekranu, który był, tutaj kwestie audio, czyli możemy sobie wyciszyć dzwonek, podgłosić czy wyciszyć multimedia, powiadomienia i tak dalej. Tutaj kwestie klawiatury, dość standardowe, język i wprowadzanie. Ja mam tutaj podłączoną fizyczną klawiaturę Rokata Suora FX. Ona się powinna tutaj wyświetlić, tak jest, Rokat Suora FX. Natomiast myszka jest podłączona Logitech MX Master. Nie miałem absolutnie żadnych problemów z podłączeniem bezprzewodowo myszki, przewodowo klawiatury. Tutaj można generalnie podłączyć na trzy sposoby tego typu urządzenia. Przez Bluetooth, jeżeli obsługują, przez takiego dongla na USB lub po prostu przewodowo. Wszystko działa bardzo sprawnie, bardzo szybko. Kwestia tutaj jest też tego, żeby przy klawiaturze fizycznej pamiętać, żeby tutaj była ustawiony język polski, bo inaczej nie ma polskich czcionek, ale jak już ustawicie, jest wszystko ok, można sobie normalnie tutaj pisać. Standardowy panel, który znacie wysuwając z góry Androida, więc mamy tryb offline, latarkę, wyciszenie, Wi-Fi i tak dalej, ten panel szybkich ustawień, bateria, standardowo dla Androida, Bluetooth. Tutaj możemy ustawić, żeby przełączyć się na odbicie lustrzane, czyli wejdziemy sobie po prostu normalnie do Androida i będziemy sobie mogli tutaj operować na lustrzanym odbiciu ekranu. Sekundkę to trwa, jak widzicie mamy tutaj wiadomości, normalne połączenia, normalny, zwykły ekran androidowy. Możemy sobie też włączyć zwykły aparat. Co jest ciekawe w ogóle z aparatem, że tutaj aplikacje typu Messenger, typu na przykład Skype pozwalają korzystać z aparatów samego telefonu, więc możecie sobie przeprowadzić wideokonferencję, kiedy macie wpięty telefon w DeX-a. Bardzo fajna sprawa. Przełączymy się z powrotem do samego DeX-a, to też jest banalnie proste. Mamy krótką animację. Wam i jesteśmy. No i tutaj jeszcze mamy aplikacje, które ostatnio zostały zainstalowane. Mamy tutaj pogodę i tyle. Lewa strona to też jest taki malutki panel, który odsyła nas do ekranu startowego. Tutaj jak widzicie mamy ostatnio uruchomioną aplikację.
jest w tym wypadku Office, który możemy sobie włączyć. Tutaj mamy wszystkie włączone aplikacje, które ostatnio były uruchamiane. Możemy to wszystko pozamykać. No i tutaj kropki, to są aplikacje. Aplikacje dedykowane samemu Dexowi, jest ich w tej chwili 18, one wszystkie są bezpłatne. Proszę bardzo, 18, możecie sobie przejrzeć tutaj listę, jaka jest. Między innymi Hancorn Office, jeżeli na przykład nie macie Worda, Excela i tego pakietu Microsoftowego, śmiało to można używać, to działa, sprawdzane było przeze mnie. Można sobie spokojnie tutaj pisać. Wychodzimy sobie z tego. Pozostałe aplikacje, jak widzicie, no nie ma tego jeszcze specjalnie dużo, ale podejrzewam, że jak się upowszechni trochę ten Dex, to będzie więcej tych aplikacji specjalnie dla niego zrobionych. O co chodzi z tą specjalnym zrobieniem aplikacji dla Dexa? Generalnie jest tak, że masa aplikacji, tak jak na przykład Twitter, którego tutaj, jak widzicie, nie ma na liście, w momencie, kiedy go włączycie, macie Twittera w formie okienka. To nie jest tak naprawdę aplikacja dostosowana bezpośrednio do Dexa, aczkolwiek możecie ją sobie tutaj rozszerzyć i po prostu ją sobie przeglądać na pełnym ekranie, co jest bardzo spoko. Natomiast no, mam nadzieję, że na przykład gdyby to była apka dla Dexa, byłoby jakoś to zrobione jeszcze lepiej. No i tutaj oczywiście pozostałe zainstalowane aplikacje, tak jak mówiłem, jeżeli sobie, na przykład możemy wziąć sobie te moje pliki, sobie pliki normalnie przeglądać, ale kiedy włączymy sobie na przykład aplikację Map, też możemy ją sobie rozszerzyć na pełen ekran. Możemy oczywiście tutaj sobie też włączyć normalnie wiadomości, normalnego Messengera, dostawać tutaj, proszę bardzo, powiadomienia, tutaj będą się pojawiać w prawym dolnym rogu. Bardzo fajne i pokazujące, że my cały czas pracujemy tak naprawdę na telefonie, a nie na komputerze i te wszystkie powiadomienia typu telefon, który można tutaj odebrać, można ten telefon tutaj wykonać, można przeczytać powiadomienia SMS-owe, które dostaliśmy, na przykład jakiegoś SMS-a, możemy przeczytać powiadomienia z pozostałych aplikacji, które są ustawione do wyświetlania tych powiadomień, bardzo fajnie to działa. Możemy też oczywiście używać sobie Chroma, normalnie przeglądać tutaj sieć, wszystko działa normalnie, fajnie, sprawnie. Jest jeszcze taka kwestia, że oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie włączył jakiejś gry. No i niestety dostajemy taką informację. Gra jest dostosowana do ekranu dotykowego i nie zadziała nam na Dexie. To samo na przykład z nową, bo chciałoby się pograć w FPS-a na myszce i klawiaturze. Modern Combat, to samo ja to doskonale rozumiem, to nie są aplikacje, gry zrobione pod ten sprzęt, przynajmniej jeszcze nie zostały zoptymalizowane pod niego, no i zachwiałoby to jakoś tam rozgrywkę, natomiast no fajnie by było pograć w FPS-a w ten sposób. Co ciekawe, na przykład kiedy włączycie Hearthstone'a, to on zadziała. Mam informację, że niektóre funkcje nie będą dostępne, natomiast gra działa, ale można nią sterować myszką, co jest mega fajne, bo to jest tak jak Hearthstone na komputerze. Natomiast niestety problem jest taki, że jak widzicie, nie da się tego w żaden sposób poszerzyć, zwiększyć, powiększyć ekranu i musimy grać w takim małym okienku, no co nie oszukujmy się, na ekranie nie jest już dużym, wcale takie wygodne i troszeczkę burzy sens takiego właśnie na przykład grania w Hearthstone'a. Tu jest jeszcze taka kwestia, że możemy oczywiście ustawić jeszcze wyjście audio. W tym wypadku jest ustawione w tej chwili na Samsunga Galaxy S8 i z ich głośniczków leci. Natomiast można to też sobie ustawić na urządzenie wyświetlające i wtedy będzie dźwięk leciał z głośników samego monitora. No, w tym wypadku akurat ja mam, więc będzie to działać. No, ale możecie też sobie na przykład podłączyć przecież coś innego, ale fajnie, że nie musi ten dźwięk lecieć stąd. No i czy ten Dex będzie hitem? Moim zdaniem póki co hitem nie będzie, z tego względu, że on kosztuje 600 zł, 599 zł dokładnie. No nie są to jakieś nie wiadomo jakie pieniądze, natomiast jest to akcesorium, które do najtańszych nie należy, a do najtańszych pod kątem jego funkcjonalności. Pamiętajcie jedną rzecz, no zobaczcie, to fajnie wygląda w momencie, kiedy wsadzicie sobie Galaxy S8 i to by było wszystko, no ale tutaj trzeba jeszcze podłączyć klawiaturę, myszkę, nieważne czy to będzie duża czy mała, jednak ta mobilność się trochę zmniejsza. Oczywiście, jeżeli weźmiecie malutką myszkę i malutką, na przykład rozwijaną klawiaturę, no to super, fajnie, jest naprawdę mobilny sprzęt. Podłączacie się gdzieś w hotelu do telewizora przez HDMI, jeszcze kabelek sobie bierzecie i macie takie mobilne biuro, bo tak naprawdę to spełnia funkcję komputera. Natomiast moment, w którym nie macie takich urządzeń, bo musicie je dokupić, a tak naprawdę macie komputer w domu, no to troszeczkę nie ma sensu. Natomiast czy to ma szansę w ogóle się sprawdzić? Tak, jeżeli Samsung Dex będzie dodawany do Samsungów Galaxy S8 w postaci bundli, za które nie trzeba będzie dopłacać.
W przeciwnym wypadku mam wrażenie, że to może być po prostu na razie gadżet, który się nie sprawdzi. Aczkolwiek sam pomysł w sobie jest bardzo w porządku, no ale tak jak mówię, w momencie kiedy trzeba za to będzie dodatkowo zapłacić, nie sądzę, żeby było zbyt wielu chętnych, mimo tego, że jest fajny gadżet, natomiast w momencie kiedy zostanie dołączone do bundla, może w jakiejś niższej cenie, może z jakąś symboliczną opłatą, a może po prostu jako dodatek, jak najbardziej na plus, bo bardzo fajnie się na tym Samsungu DeX pracowało, napisałem na nim kilka tekstów, trochę się nim bawiłem, naprawdę fajne wrażenia z obcowania z tym urządzeniem i z tym, co oferuje. To tyle ode mnie, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym sprzęcie, no i oczywiście zachęcam do łapek i subskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!